Ja ciągle powtarzam, że ja nikomu drogi nie zamykam. Ja staram się wybierać wszystko, co by mi pomogło, co jest najlepsze na dzień dzisiejszy. I to, że niektórzy piłkarze, nie wiem, no w tej chwili nie są powoływani, to nie znaczy, że oni już nigdy nie mają szans do tej reprezentacji wrócić. Już to kilka razy na konferencjach powtarzałem, że najgłupszy trener, jak się obraża na piłkarza, że nawet taki, który ubliży trenerowi, to wszystko musi trener przełknąć i znów go przytulić, bo jak jest dobrym piłkarzem, to się go powołuje. Wiadomo, jakie sytuacje teraz mamy, że nie rodzą się ci piłkarze tak jak w latach 70., 60. czy później jak grzyby, tylko trzeba naprawdę ze świecą w ręku jeździć po tych stadionach i wybrać coś. Ja każdego zawodnika cenię, i tylko żeby ci zawodnicy robili postępy, tak jak ja im powiedziałem, nie tylko jest to gra w reprezentacji, ale zwracam uwagę przede wszystkim na grę w klubie, żeby w klubie oni byli, oni dominowali w każdym spotkaniu, a nie, że ja się zastanawiam, a czy wziąć tego zawodnika, czy nie.